Moja misja trwa. To jest taki piękny kwiat, który, myślę, Polska dostaje w prezencie w pośmiertnym przesłaniu księdza Dolindo, który po raz pierwszy ujrzy światło dzienne. 23 lata po śmierci kapłan z Neapolu bowiem mówi te słowa: moja misja trwa. O tym oczywiście więcej w książce, zapraszam, żeby w to wejść. Jaka jest jego misja? Jaką misję powierzył w kapłańskie ręce mistyka Jezus? Jesteśmy w zaułku Stretto La Santa Teresa degli Scalzi, to miejsce, gdzie znajdowała się siedziba tak zwanego apostolato stampa, gdzie ksiądz Dolindo spotykał się z najbliższym gronem córek duchowych. To pierwsze grono, 12 kobiet, nazwane zostało przez niego gołębicami eucharystycznymi. I to w tym miejscu właśnie tutaj, to jest mniej więcej około 15 minut drogą pod górkę Salvator Rosa. Ksiądz Dolindo spędzał kilka godzin w ciągu dnia, przychodził tu pieszo. Były tutaj przynajmniej trzy pomieszczenia, w których każda z tych dziewczyn, bo one kiedy poznawały księdza Dolindo, miały każda z nich około 18, 19, 20 lat. To pierwsze grono, najściślejsze, pomaga księdzu Dolindo przepisywać komentarze do Pisma Świętego. Każda z nich ma inną funkcję. Zbierają się przede wszystkim codziennie na modlitwie. Ksiądz Dolindo bardzo taki wyznacza im dosyć restrykcyjny plan dnia. Msza święta, modlitwa, ład wokół siebie, stara się je tak prowadzić też duchowo dobrze. Zgromadzą się tutaj, ksiądz Dolindo czyta codziennie fragment Ewangelii z liturgii Kościoła, czyta komentarz swój do tego fragmentu i pyta, czy zrozumiałyście, czy nie. Dobrze jest wiedzieć, że jesteśmy w roku mniej więcej 1915, 16, 18, przed latami 20. W tamtym czasie to, co dzieje się tutaj, w tym domu, jest skandalem w Kościele. Jak to? Kobiety jako pierwsze mają być słuchaczkami komentarzy do Pisma Świętego, to one podejmują decyzje i dają uwagi kapłanowi, czy jest zrozumiałe, czy nie. Ksiądz Dolindo ma ewidentnie też taką misję. Ta misja została włożona w jego ręce przez samego Jezusa i przez Matkę Bożą. Matka Boża przychodzi do niego i mówi o tak zwanej kapłańskiej misji kobiet. Jest to w tamtym czasie bardzo źle zrozumiane. Wszyscy myślą, że on nawołuje, że ksiądz Dolindo nawołuje do kapłaństwa kobiet. On mówi nic podobnego. Chodzi o to. Ja tak nazywam to dosyć mocno, wybudza z amnezji Kościół. Od 2000 lat Jezus Chrystus mówi prosto, misja kobiety jest bardzo ważna, jest ona na równi z mężczyzną. Ksiądz Dolindo nawet posuwa się do bardzo mocnego określenia. Jakoby eliminuje zapisy świętego Pawła. Mówi, jeżeli Kościół wprowadza poprzez doktrynę, poprzez zapisy, dopuszcza kobiety do apostolstwa, do głoszenia, do pełnienia konkretnych funkcji, to znaczy, że te takie ostre słowa świętego Pawła, że kobiety nie mają prawa do głosu na zgromadzeniach, w tym momencie tracą moc. Co więcej, ksiądz Dolindo jest pierwszym kapłanem, który mówi bardzo mocno o geniuszu kobiety, stawia bardzo na intuicję kobiecą, mówi nawet tak, mężczyźni, słuchajcie kobiet. W bardzo wielu momentach i rzeczach ma kobieta potężną intuicję. Przypomina przecież znaną nam od 2000 lat scenę z Ewangelii Zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus powierza kobietom pierwszym tą tajemnicę, wie, że one od razu łapią sercem i będą rozgłaszać. Apostołowie potrzebują dowodów, potrzebują przemyśleć sprawy. Jest to zupełnie inny sposób przyjęcia wiary, co nie znaczy, że gorszy oczywiście. I ksiądz Dolindo bardzo mocno naciska, że kobieta ze swoją intuicją i ze swoją przebojowością też idzie w cieniu kapłana, otwiera ludzkie serca na to, żeby potem kapłan przyszedł i już konkretnie z nimi pracował, przygotowuje je do otwarcia się. Duchowe córki księdza Dolindo, ja je nazywam wprost, to były wojowniczki, to były bardzo silne kobiety, młode, piękne, dobrze się ubierały, starały się dobrze wyglądać, chociaż skromnie, energiczne. One wszystkie miały potężną odwagę.
oddania się w ofierze za Kościół. Tam każda z tych gołębic oddała po prostu swoje życie. Nie miały założonych rodzin. Większość z nich była znakomicie wykształcona. W tym gronie jest chirurg, jest adwokatka, są nauczycielki języków obcych, literatury, są filozofki, są teolożki. Dziewczyny bardzo dobrze wykształcone, które pochodzą z różnych rodzin, czasem bardzo poobijane i ksiądz Dolindo prowadzi je duchowo. Natomiast oddanie się jako ofiary każda z nich składa w momencie konsekracji w nowożytnym kościele. W nowożytnym jest to pierwsza konsekracja kobiet, której dokonuje ksiądz Dolindo w czasie mszy świętej w centrum Neapolu. Każda z nich otrzymuje niejako od Jezusa specjalną misję. Jedna modli się, oddaje życie za kapłanów, inne za osoby konsekrowane, jeszcze inna za same kobiety, ktoś inny za Ojca Świętego. W tym gronie kilka osób nosi, nawet po kilku latach przyjmuje na siebie cierpienia. Elena Montella, spotkałam się z jej bratanicą, wspominała i pamiętała doskonale, że jej ciocia, profesor matematyki zresztą, nosiła przez długie lata ranę na nogach. I były to tak potężne rany, że lekarze rozkładali ręce, nie wiadomo było skąd się biorą i jak je zaleczyć. Elena doskonale wiedziała, że to są rany, które nosi za Kościół. Ale były tak bardzo przebojowe, kiedy ksiądz Dolindo, kiedy dzieła trafiają na indeks, kiedy był wcześniej zawieszony, kiedy z tego grona wyłonił się Judasz, tak naprawdę, dwie siostry Corsaro, Ilia i Irma. Ksiądz Dolindo od dawna przeczuwał, że w tym najbliższym jego gronie jest Judasz. Nie wiedział tylko, kim będzie. Natomiast w czasie samej konsekracji kobiet, w czasie Eucharystii, wydarza się przedziwna rzecz. Nakłada kapłan na każdą z nich ręce i mówi przesłanie o modlitwę i przesłanie od Jezusa dotyczące misji każdej z nich. Natomiast nad przyszłym Judaszem, czyli nad Irmą Corsaro, zatrzymuje się i nic nie mówi. Dopiero po latach zrozumie, czemu się tak dzieje. Irma i Ilia Corsaro są córkami jednego z największych masonów Neapolu w tamtym czasie. Profesor Andrzej Corsaro jednak przyjmie właśnie z rąk księdza Dolindo komunię świętą, nawróci się i dwa miesiące po tym tak bardzo wyczekiwanym przez całą rodzinę i wymodlonym przez księdza Dolindo wydarzeniu dojdzie do zdrady. Ksiądz Dolindo nazwie Ilię Corsaro swoim Piotrem, bowiem ona szybko usuwa się w cień, milczy, natomiast to Irma będzie składała zeznania, to ona będzie pisała listy do świętego oficjum. Ksiądz Dolindo po procesie rocznym w Rzymie w 1921 roku wraca do Neapolu. Pierwsze kroki z dworca kieruje do domu państwa Corsaro. I to on klęka przed Ilią i Irmą i prosi je o wybaczenie. Wie bowiem doskonale, że i one, i on noszą ranę w sercu. To wydarzenie jest kluczowe dla życia obu sióstr. Co ciekawe, Ilia Corsaro zostaje nazwana przez księdza Dolindo w listach, które znalazłam w Archiwum Watykańskim, jako Piotr, czyli ta, która osuwa się na bok i milczy, ucieka. Ona po latach założy instytut, który adoruje Najświętszy Sakrament do dzisiaj na całym świecie i czerpie z duchowości dolindiańskiej. Natomiast Irma Corsaro po latach, ta główna zdrajczyni, która napisze donos do świętego oficjum, namówiona przez dwóch kapłanów do tego, o tym oczywiście w szczegółach jest w książce, natomiast Irma Corsaro będzie prawą ręką niejakiej Armidy Barelli. Armida Barelli odpowiedzialna była we Włoszech za żeńską gałąź akcji katolickiej. I co ciekawe, to właśnie Armida przekonuje Piusa XI do podpisania dokumentów rehabilitujących księdza Dolinda w 1937 roku. Jak do tego doszło? Czy ktoś ją przekonał? Skoro Irma jest jej prawą ręką, musi w takim razie przyznać się do swoich błędów, że skłamała, że kapłan ten jest absolutnie czysty. Całą historię Corsaro oczywiście w szczegółach znajdziecie w książce. Obie dziewczyny odegrały rolę i tutaj właściwie widać, jak bardzo w księdzu Dolindo cały czas odbija się droga Chrystusa, że ma swojego Piotra, ma Judasza, idzie drogą krzyżową, jest przesłuchiwany, będzie miał także swojego Jana, księdza Salvatore La Rovere.
Oczywiście reperkusje tej zdrady odbiją się na sercach tych wszystkich córek duchowych. Będą się nadal spotykały w tym miejscu tutaj, w Apostolato Stamba, mimo że po procesie w 2021 roku zostanie wydany nakaz całkowitej izolacji księdza Dolindy od córek duchowych. One dalej będą pracowały przy przypisywaniu później dzieł, będą rzucały się dosłownie w apostolat na ulicach, będą pracować w szpitalach z prostytutkami, będą nieść Chrystusa do ludzi, tak jak nauczył ich ksiądz Dolindo.